Jestem z rodziny dźwięku. Uwaga. Jeszcze chwilę. Jeszcze. Dobra, możemy zaczynać. Okej, możemy zaczynać. Człowiek w moim wieku, skończyłem w lutym, 92 lata, który ma mówić o sprawach, które toczyły się kilkadziesiąt lat temu, jest narażony na niebezpieczeństwo zbyt długiego gadania, dlatego że tak jak konar gałązki drewna, prawda, każde jakieś wspomnienie rodzi następne. No i tutaj będę starał się w miarę możliwości kontrolować. Zaczynało się wszystko od tego, że ja bardzo lubiłem góry i przed wspinaczką jeszcze również chodziłem turystycznie po Tatrach, po Beskidach i po prostu mi to odpowiadało. Tym bardziej, że można się było jakoś odseparować od świata, od otoczenia, od codzienności i to mi dawało wielką satysfakcję. W tej sytuacji, kiedy to jeszcze byliśmy zniewoleni, to człowiek znajdował jakiś świat zupełnie inny. Świat, który dał zadowolenie. Człowiek był skoncentrowany na wspinaczce, na tym, żeby asekurować, żeby wybrać odpowiednią drogę. I nawet dla mnie nie było najważniejsze, żeby coś zdobyć, czy jakiś sukces odnieść, bo to było raczej drugorzędne. Natomiast głównie to była sprawa właśnie koncentracji na wspinaczce. Był taki okres, kiedy mogłem, właściwie jak mnie pytano, jaki jest pański zawód, to mówiłem alpinista, a nigdy nie byłem, że tak powiem, w pierwszej klasie naszych wspinaczy z bardzo prostego powodu, bo ja się wstydziłem, a raczej mówiłem moim towarzyszom na linie, że jest z moim sercem nie najlepiej. No i w końcu się doczekałem, prawda, że miałem zawał. Niewiele mogłem, to znaczy poza betrudnymi drogami w Tatrach już nie chodziłem, prawda, po zawale, bo nigdy nie miałem zamiaru być samobójcą. No ale ryzyko było przede wszystkim dla moich partnerów, którzy od początku wiedzieli, że ja mam kłopoty z sercem, ale jakoś to znosili. Znacznie więcej będzie miał wam do opowiedzenia mój przyjaciel Marek Grochowski, który miał 25 wypraw w Himalaje na koncie, więc on praktycznie rzecz biorąc przez kilkanaście lat nic innego nie robił, tylko jeździł w Himalaje. W zasadzie zaczęła się od spotkania z Andrzejem Wilczkowskim, mianowicie po wyjeździe drugim powojennym w Alpy Francuskie. Andrzej Wilczkowski, czyli jak do niego mówię pan kierownik, zawsze był moim kierownikiem, opowiadał o wyprawie na Mont Blanc. To był październik 1957 roku. I tam pierwszy raz spotkałem się z Wilkiem i tak to się zaczęło. Normalna kolej rzeczy, no to są Tatry, Alpy, Kaukaz, Hindukusz, Himalaje, Andy. A u mnie to jakoś tak się tak nabrało przyspieszenia. Przez kilka lat bywałem najmłodszym uczestnikiem wypraw. No, a
Po pewnym czasie byłem najstarszym, także nawet uczestnicy innych wypraw do nas przychodzili, żeby mnie oglądać. Prawie jak zjawisko. Muszę powiedzieć, że ja przeszedłem na taką metamorfozę, ale nie zupełnie, bo ja od samego początku chodziłem dla przyjemności po tych górach, prawda, niezwiązany zupełnie z tymi regułami tatrzańskimi. Ale zawsze uważałem, że należy zwracać uwagę na piękno tych gór i na przeżycia estetyczne różnego rodzaju. Ale bardzo wcześnie doszedłem do tego, że teoria, że można się nie wiem jak długo wspinać na danej drodze, jest fałszywa. Że drogę trzeba przebyć możliwie szybko. Dlatego, że jeżeli przebywamy drogę szybko, to mniej narażamy siebie i towarzyszy na niebezpieczeństwo. I później już jako instruktor starałem się to wbijać kursantom. Nie marudź, nie siedź, nie gap się w lewo i w prawo niepotrzebnie. Nasyciłeś się pięknym tym, ale już powinieneś kombinować jakiś dalej. Ja w ogóle nie uważam, że góry się zdobywa, tylko się wchodzi najwyżej na góry. W jaki sposób się ma zdobywać niby tą górę? Co tej górze ubędzie? Czy ona klęknie przed nami? Czy zapłaci nam odszkodowanie wojenne? Nic z tych rzeczy. W 60 roku wszedłem na mnicha. To znaczy, to była bardzo łatwa droga wspinaczkowa, ale był to jak gdyby początek, bo w skałki pojechałem później. A wcześniej owszem chodziłem turystycznie jako dziecko. Ja zresztą i w 60 roku byłem takim wyrośniętym dzieckiem. Wspinanie uczy takiego dobrego rzemiosła życia. Właściwie góry wypełniały mi wszystko, całe moje życie. I tak jak mówię, trenowałam przed dużymi wyjazdami w górach, spędzałam tam święta, spędzałam, no wakacje to były oczywiście, że w górach. Gdy urodziło się dziecko i mój syn był bardzo malutki, to również go woziłam w skałki czy w Tatry. Także góry i ludzie z gór, przyjaźnie z tamtych lat są i były dla mnie niezwykle ważne. Wspinanie i w ogóle alpinizm to była, w moim pokoleniu to był sport elitarny. I może nie sama elitarność mnie skusiła, co to, że on, tak sobie wyobrażałem, że wspinanie to jest jednak jakaś taka forma kreacji. Czyli krótko mówiąc, przechodząc jakąś drogę, robisz to po prostu w sposób jakby niepowtarzalny. To tylko ty to możesz tak zrobić, a nie inaczej. Ale też po pierwszych sezonach tatrzańskich, letnich, zorientowałem się, że orłem skały to ja nie jestem. Po prostu nawet gdybym się treningowo zaorał na śmierć, nie jestem w stanie zrobić tego, co ludzie bardziej utalentowani robią po tam dwóch, trzech sezonach. Więc jakby szukałem swojego miejsca w górach. To był początek, 58 rok. Sylwester. Okres Sylwestra w Morskim. Ja nigdy nie myślałam o górach, nigdy nie marzyłam o górach. Byłam w tamtym momencie na 4. roku medycyny. Także to było wtedy. Przez przypadek. Zresztą jak wiele rzeczy w moim życiu było przez przypadek. Uwielbiałam Słowację latem. A zimą to oczywiście było Morskie Oko. 22 lata pod rząd przetańczyłam Sylwestra w Morskim Oku. Mam olbrzymi sentyment do skałek i do Tatr Słowackich. Skałki to jest coś, co jest nie tylko wspinanie. Ja zresztą nigdy nie byłam żaden geniusz wspinaczkowy, ale lubiłam się wspinać i nawet zupełnie nieźle mi to szło. Byłam mała, byłam lekka, technicznie nie byłam zła, ale to było życie towarzyskie i to była ta nasza młodość, jaka by ona nie była. Komuna była, ale myśmy byli młodzi. Moje wspinanie to jednak są skały tam różnej wielkości, powiedzmy, takich kilkunastometrowych, no może nawet kilkudziesięciu, no jednak drogi o charakterze skałkowym, a nie górskim. Fijał, ta jego ekipa, zaczęli się wspinać z dolną asekuracją w skałkach, co wtedy nie było zupełnie przyjęte, wtedy się wszyscy wspinali wyłącznie na wędkę.
No mnie się to bardzo spodobało, bo uważałem, że to jest dużo bardziej honorne wspinanie niż na wędkę. Też się zacząłem wspinać z Dolną w skałach. Po powrocie z Saksonii opowiedział, jak się tam wspina. No i uznałem, że w zasadzie to jest styl, który powinien obowiązywać w skałkach wszędzie. Ja napisałem taki artykuł do Bularza. No i to był jakby taki manifest tej szkoły śląsko-łódzkiej. Wbijasz się w drogę bez żadnej znajomości drogi. Przeloty osadzasz tylko ze wspinania. No i tak naprawdę to wszystko, bo to chyba już wystarczy. Takie były proste zasady. Żeśmy wtedy uważali, że wspinanie to jest najważniejsza rzecz w życiu, na świecie i w ogóle. Wspinanie w tamtych czasach, tam powiedzmy sobie koniec lat 70., lata 80., to była, że tak powiem, to był świat równoległy po prostu. Wiesz, lądowałaś w skałkach i wiesz, i jesteś w innym świecie. Po pierwsze jesteś u siebie. To była po prostu oaza wolności. I to szczególnie w skałkach była, ja miałem takie poczucie swobody i wolności. W Tatrach może mniej, no bo to zawsze, wiesz, tam jakoś filance ganiały, coś tam, wiesz, to jakieś kłopoty. Ja nigdy nie lubiłem takiego kopa adrenalinowego, takiego jak jest na przykład, jak wyprzedzasz, nie wiesz, czy się zmieścisz. Nie, mnie to absolutnie nie bawiło. Nigdy. Adrenaliny nigdy nie szukałem w tym wszystkim. To nie o to chodzi, żeby się pobać. Chodzi o to, żeby była droga z klasą i robić ją bez strachu. No. Najważniejszym urządzeniem, które musi mieć taternik, no wspinacz, jest lina. Właściwie haków, karabinków można by nie mieć. Założenie było takie, w dawnych, już wtedy, kiedy ja zaczynałem wchodzić do taternictwa, używamy jak najmniej sprzętu. Jak najmniej sprzętu. Sprzęt służy do asekuracji wyłącznie, a nie do bezpośredniego wspinania. I liny sisalowe były straszne, kiedy zwilgotniały, wiesz. Jak deszcz złapał w górze, to czasami się, czy to nie próbowało się zwijać, tylko niosło się ten cały makaron, wiesz. Na początku to był makabryczny sprzęt. To był w ogóle sprzęt, który właściwie się teraz by się w ogóle nie nadawał. Liny sisalowe, raki to takie toporne, zrobione przez kowala. Ja pracowałem w elektromontażu, więc tam monterzy haki mi robili według mojego pomysłu. W tamtych czasach trzeba było nawet haki zamawiać u kowala. Nie zawsze, ale owszem. Nieżyjący już w tej chwili Rysiek Szafirski przywiózł z Dolomitów modele haków, które tam, nie wiem, albo dostał, albo kupił. I jego kowal, znajomy, te haki mu kuł. I te haki były już takie dosyć nowoczesne. No, tu mówię o latach 60. Pierwsze kostki to w ogóle robiłem sam z jakiegoś kawałka duraluminium przy pomocy pilnika i wiertarki. Do szerszych rys to mieliśmy heksy. No i do bardzo szerokich rys to po prostu rury. To w tej chwili się już tego nie używa. To teraz są takie mechaniki wielkie. No, to był po prostu kawałek rury duraluminiowej, lekko ściętej. Dwie dziurki, pętla i hopsa. I to działało albo nie. Różnie. To jest ławeczka, którą ja sobie trochę później zrobiłem, bo wcześniej nie było dostępu, chodziło o to, żeby była lekka, a nie chciałem, żeby były drewniane. To maszty do namiotów przekrawałem wzdłuż, wyginałem i z masztów były zrobione te szczebelki. A ostatni szczebelek na dole był szerszy, bo zdarzało się na trudnych drogach hakowych tak zwanych, że trzeba było robić trawers. I wówczas trzeba było w pewnym momencie przełożyć nogę w tym samym szczebelku. Aha. Więc taki szerszy szczebelek niesamowicie ułatwiał. Czekany jako takie, te, które mieliśmy wtedy, to właściwie jak nowocześni wspinacze patrzą na to, to nie mogą uwierzyć, że taką laską o takiej konstrukcji, tu drewniane stylisko gdzieś tej wysokości, że to w ogóle można się było z tym wspinać. Były młotki, były wielkie, ciężkie haki, były ciężkie karabinki, były fatalne namioty, te ciężkie, nadmuchiwane materace. Mhm. Także to wszystko
było, sprzęt był upiorny. Ja nosiłam plecaki na Słowację do 35 kg, które nie mogłam założyć z ziemi, tylko albo mi ktoś podał, albo musiałam na ławkę, powiedzmy, postawić, a ja nigdy więcej jak 48-50 nie ważyłam i do tej pory tyle ważę. Tak? Pamiętam, że potrafiłam z góry znosić gigantyczny, jak dla mnie, plecak, prawie 30-kilogramowy, ale znosiliśmy tyle, ile dało się unieść. Nic nie zostawało w górach, przez to polskie wyprawy, można powiedzieć, były niezwykle ekologiczne. Inni zachodni wspinacze, to co im było niepotrzebne w górach, zostawiali tam po prostu. A my, co się tylko dało wyrąbać, wszystko zabieraliśmy w dół, bo to było cenne. A ze sprzętem było tak licho, był to rok 83, że jak wyszliśmy na Grand Paterej, znaleźliśmy porzuconą przez jakiś zespół z innej drogi kawałliny, tośmy oczywiście wynieśli do góry. No i oczywiście, jak się pojechało w Alpy, no to sprzęt ze ściany, tam co było stałego, to się wybijało, nie? Jak już żeśmy zaczęli jeździć do Francji, to myśmy przywozili sprzęt z Francji. Drogi był, drogi, bo to, ale ograniczaliśmy inne wydatki, a po to, żeby ten sprzęt kupić. Zawsze była taka, w ogóle swego czasu taki patent, że jeździło się, jak gdzieś się jechało, na przykład w Alpy się wspinać, to jeździło się przez fabryki, które produkują sprzęt, bo wtedy można było kupić taniej dużo w fabryce. Albo właśnie jak te moje frendy, jakieś takie ciut felerne, czy coś tam, to, ale to za pół ceny, no to robiło, po prostu robiło. To w ogóle nic nie przypominało tego normalnego sprzętu górskiego, do którego teraz wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni. No to wymagało, wiesz, strasznej inwencji. No, jakieś zwykłe klamerki trzeba było samemu sobie robić. Albo w warsztacie mojego instytutu robili ludzie. Pierwsze małpy, które ja miałem w ręku, to były małpy zrobione u mnie w pracy. Młotek zrobił Michał Idzikowski, nasz kuzyn. Ale jak nie było niczego, a była jakaś nieprawdopodobna chęć, żeby ten sprzęt mieć i się wspinać na nim, to po prostu każda metoda była dobra. No. Jeżeli nie mieliśmy dobrego sprzętu, to szliśmy z gorszym sprzętem. Natomiast nie było tego, żeby jakiś brak sprzętu powodował to, że z czegoś rezygnujemy. To tego nie pamiętam, żeby tak było. Z odzieżą po wojnie w Polsce miał każdy kłopot. Chciałem powiedzieć wiadomo. No nie wiadomo, bo ja wiem, ale wy tego nie wiecie. Nadeszły do Polski po wojnie dary amerykańskie z UNRY. I tam rzeczywiście w Izbie Harcerskiej wiele rzeczy przyszły. Taternik mógł znaleźć, prawda, buty wojskowe, bluzy wojskowe. Jeszcze w czasie wojny bardzo modne były pumpy. Ja pamiętam, też w pumpach chodziłem. Miałem na sobie frakowe spodnie mojego ojca, który doszedł do wniosku, że nie będzie chodził już we fraku. W związku z tym mamusia mi to przekazała, te spodnie, no ale one niestety tego nie wytrzymały. One nawet przez pewien czas były dość takie śliskie, więc łatwo się popuszczało tą linę. Ale im się szybciej popuszczało, tym było gorzej. No widać na zdjęciu z kursu, jakie spodnie, jakie buty. Jest jedna bluza typowa brytyjskiej armii. Bardzo wielu kolegów zresztą chodziło w dawnych mundurach. No ja mam pumpy i trampki. Andrzej Wilczkowski ma długie spodnie i buciory z trikuniami, prawda, żelazem okute. Trudno było o odzież na co dzień. Nie było absolutnie żadnych sklepów z odzieżą czy ze sprzętem. Jak się pojawiliśmy w końcu pierwszy raz w górach na taborisku na hali gąsienicowej, to ja tam szedłem po prostu takim dygotem, że będą tam sami wyjadacze i po prostu mnie wstyd zje, że w ogóle nie mam żadnego sprzętu. Ale jak zobaczyłem to towarzystwo, to mówię, jesteśmy w domu, no wszyscy są tacy poharatani, też nic nie mają, koszule flanelowe, dżinsy, odra. W najlepszym swoim sezonie alpejskim, jak robiliśmy z kozą na przykład nową drogę na Mont Blancu,
to miałem na sobie przerobione spodnie od garnituru po ojcu kolegi. Także sweterek i tak dalej, żadne tam polary, żadne takie rzeczy, żadne goreteksy, no po prostu. Zaczynałam wspinać się w otarlionach, w jakiś, szyliśmy takie anoraki, to się załatwiało w fabrykach, oni nam sprzedawali konkretne partie materiału i myśmy szyli z tego kurtki. Jedno, co Polska produkowała najlepszego na świecie, to mogę wymienić puchy, czyli śpiwory puchowe, kurtki puchowe, spodnie puchowe. Byliśmy z tego znani i najlepsi na świecie, najlepszy puch był z Polski. Nie pamiętam, jak kiedyś właśnie byłam w Warszawie u Andrzeja Marczaka i wanna w łazience, w takim blokach mieszkaniu, była pełna puchu. Tak równo z puchem naładowana. I on mówił, nie oddychaj i nie wykonuj gwałtownych ruchów, żeby ten puch nie zaczął wychodzić z tej wanny. Kaski pojawiły się dopiero w 1956 roku. W kasku to ja dopiero zacząłem chodzić po zawale. Dlaczego tak dziwnie? Po prostu po pierwsze na początku nie miałem kasku, a poza tym to był obciach chodzenie w kasku. Tak wszyscy chodzili w swoich czapkach, głównie w kapeluszach. Ja miałem też szapoklak. Prawdopodobnie nikt nie pamięta, co to był szapoklak. To był cylinder, którym się składał. I ja po prostu w tym jeden sezon przechodziłem, ale niestety w Łodzi poszedłem w szapoklaku na jakąś bibę koleżeńską i mi gwizdnęli ten szapoklak. Także szybko się go pozbyłem. Trudno nie zobaczyć szapoklaka. Wspinaj na kursie, wspinałem się w trampkach. Moim zdaniem przełomem technologicznym było to właśnie, cośmy podpatrzyli u Słowaków, a niezależnie w Krakowie to były korkotrampki. Fajnie oblane gumą i tak dalej, tylko w Krakowie, jak to oni mówią, zostawiali niepodklejone. Natomiast myśmy podpatrzyli na Słowacji, że oni mają podklejone po prostu mikrogumą. No to jak przywiozłem pierwsze w 76, bo myślę, że byłem tutaj na tej części Jury pierwszy, prosto od Szewca, to tydzień później miał już Pankiewicz, tydzień później Wach i już się sypnęło. I to wiele lat był podstawowy but. Pamiętam, że pierwszy super skorupy, buty z prawdziwego zdarzenia, to dostałyśmy na wyprawę na K2, to były koflachy. I na Mont Blancu byłem w obuwiu typu maraton. Raki typu kozubek, które to raki oczywiście pękły na tym miękkim bucie. W związku z tym w jednym raku tam za kozą gdzieś po tych lodach musiałem się tam drzeć do góry. Taterników w 1939 roku było w Polsce 100-150, także nie było wiele. Słuchajcie, no jest to jednak sport elitarny. To środowisko było bardzo zamknięte. Przedwojennych taterników było niewielu i to powiedziałbym, oni tylko w niewielkiej części się integrowali z młodym pokoleniem. No, jak ja przyszedłem do klubu, to przede wszystkim zetknąłem się z szeregiem postaci, o których wiedziałem, że są doświadczonymi taternikami. Władek Manduk, Naziakiewicz, Andrzej Wilczkowski. Ja się wspinałem właściwie z kilkoma partnerami. Na początku to z Maćkiem Mackiewiczem, a potem z Maćkiem Gryczyńskim. Wspinało nam się bardzo dobrze, mimo że mieliśmy różne charaktery, zupełnie różne charaktery i w schroniskach to właściwie byliśmy sobie prawie że obcy. Tak na wspinaczce wydawało mi się, że się bardzo dobrze rozumiemy i bez kłopotu żeśmy się wspinali. Towarzystwo było bardzo zżyte z sobą, nie tylko przy wspólnych jakichś wyjazdach, ale również w Łodzi spotykaliśmy się na takich, tak jak to się wtedy mówiło, prywatkach.
i na takie zabawy domowe przychodzili zarówno najstarsi, jak i najmłodsi. Nie było różnicy. Uczestniczyliśmy w tak zwanych hałach klubowych z okazji wszystkich możliwych świąt kościelnych i państwowych. Z tym, że na państwowe to najczęściej wyjeżdżaliśmy w Skałki Podlesickie. I cały klub jeździł przez krótki czas w Skałki i to na jeden dzień nawet. Bo kilkadziesiąt osób się spotykało na dworcu fabrycznym i się jechało pociągiem na umowę z konduktorem. Konduktor był szczęśliwy, my też. Wszyscy oszukiwaliśmy komunizm. Były inne czasy, myśmy tam jeździli, stawiało się namiot. Bywało, że namiot stał pół roku, na pół piętrze, na przykład w Podlesicach. Myśmy wracali tutaj do Łodzi, namiot tam stał, śpiwory w tym środku były, wracaliśmy, no to byliśmy u siebie po prostu. Była oaza wolności, naprawdę. A druga sprawa, to był klub, który uczył pewnych rzeczy. Klub zawsze był instytucją bardzo demokratyczną. Ja tam się nauczyłem, jak powinno wyglądać walne zebranie, jakie, wiesz, co tam trzeba wybrać po kolei, jak to idzie, wiesz, jak głosowania się prowadzi, wiesz. No, tam się tego nauczyłem. Przychodzisz do klubu, masz 18 lat, widzisz faceta, który ma tam lat, powiedzmy sobie, koło tam 30 parę, 40, czyli jest jedną, według ciebie, jedną nogą nad grobem po prostu i musisz mu mówić na ty, nie? Bo takie zasady zawsze obowiązywały w klubie. No jest to bardzo, bardzo duża zmiana w życiu. W tym czasie już się pojawiła ta grupa, która chciała utworzyć Akademicki Klub Górski. Spotykaliśmy się wtedy dosyć regularnie, bo chodziło po prostu o to, żeby po pierwsze właśnie jakby, no jeździć w te góry i w Skałki jeździć, coś robić. No i stworzyć jakieś pierwsze ramy organizacji, takiej, która by, w której nasze środowisko by się jakoś tak scementowało. Na całe szczęście tych ludzi właśnie, którzy trochę byli tą, rzekłbym, taką kostycznością klubu wysokogórskiego zniesmaczeni, albo może niezadowoleni z niej, bo tam się jakoś nie mogli wykazać. Czyli tak jakby na bazie takiego negatywnego odbioru tej starej organizacji miała powstać nowa organizacja. Podejście do wspinaczki poszczególnych członków było zróżnicowane oczywiście. Dominowała jeszcze stara sprzed II wojny światowej, a może nawet jeszcze starsza, tendencja wspinaczki jako nie sportu, a wyższego rodzaju działalności związanej z najrozmaitszymi przeżyciami estetycznymi, już nie mówiąc o tańcu ze śmiercią na linie. Jak się zaczęli pojawiać ci, którzy traktowali spinaczkę coraz to bardziej sportowo, wyczynowo. No jednym z pierwszych to był właśnie, mówię o klubie łódzkim, Ciurek Watrasiewicz i Leszek Utracki, czyli tak zwani ściganci, którzy preferowali robienie trudnych dróg, oczywiście możliwie szybko. Z czego niektórzy starsi się wyśmiewali. No, co to znaczy, żeby jak najszybciej? Nie o to chodzi, żeby jak najszybciej, bo nie doznajesz tego, co powinieneś doznać. No ale no, zawsze są różnice pokoleniowe. No, sam jestem przykładem takiej różnicy, no bo to właśnie był ten etap, kiedy wspinanie klasyczne, że tak powiem, przeżywał renesans. Zaczęło być modne, no, odhaczanie i tak dalej. No, w stosunku do starszego pokolenia, które uważało, że w zasadzie to tam Skałki, Tatry, to wszystko tam, no może w Alpach coś tam zrobię, na Himalaje, to jest to, nie? No a z kolei myśmy uważali ich za deptaczy śniegu. A wszystko, żeby robić dobrze, jest trudno. To są po prostu inne dyscypliny, co wówczas nie było takie jasne. Tak? Adept się musi nauczyć przede wszystkim kultury wspinania. Trzeba zdawać sobie sprawę ze swoich możliwości, oceniać ścianę, znaleźć własną drogę między rozsądnym ryzykiem a głupotą. Nie można się wygłupiać w górach, bo to w góry mogą się bardzo zemścić. Stopniowo przechodziłem coraz trudniejsze oczywiście drogi, ciesząc się nimi wcale nie
konkurując z nikim, ani nie próbując zrobić czegoś, czego kto inny nie umiał. Nie, nie, absolutnie nie. Ja szedłem śladami poprzedników historycznych, ale w 1968 roku przeszedłem drogę chrobaka na kazalnicy zimą w zespole dwuosobowym i wcześniej nikt się nie wspinał zimą na kazalnicy w pełni zimy, nikt się nie wspinał w zespole dwuosobowym i nikt się nie wspinał bez poręczowania. Przede wszystkim trzeba było złamać opór psychiczny jakiś, który był. Krótki dzień, zalodzona, zaśnieżona ściana, każdy metr to jest nowy pomysł. To jest nowa walka. Walka to jest źle powiedziane, nowe zadanie. Nowe zadowolenie, wbrew pozorom, mimo że jest wiatr, mimo że liny nie wiszą w poziomie, ale wiszą pod kątem, bo jest 15 stopni mrozu. A mimo to jest fajnie. W 1971 roku wspólnie z Andrzejem Dworakiem i Wojtkiem Jedlińskim poprowadziliśmy nową drogę na Mont Blanc centralnym filarem Brouillard. No, mam tą satysfakcję, że w pierwszym tomie Walota, taki no, najbardziej znany przewodnik alpejski, jestem tam w nielicznym gronie Polaków wymieniony. Przeszliśmy filar Trorygenu, to była droga, którą wcześniej nikt nie przechodził zimą i o której mówiono, że jest niemożliwa do przejścia zimą, przynajmniej Norwegowie mówili. Ale to nie chodziło o to, żeby przejść wbrew temu, co oni mówili. To była fajna przygoda. Ja zresztą przypadkiem jakby się znalazłem w tej grupie dobrze wspinających się ludzi, bo miałem tam kolegów. Być może, że oni konkurowali między sobą, czy z jakimiś innymi wspinaczami polskimi, czy zachodnimi. Ja chodziłem, bo było fajne towarzystwo. No, jakoś tak się złożyło. Była świetna droga, było przeżycie i to było ważne. Moim zdaniem, wiesz, za często się zapomina, że to jest tylko zabawa, wiesz? Dlatego mnie denerwują czasami, wiesz, tamtego, te sukcesy, wiesz, pierwsze wejście w Himalaje i znów biało-czerwona, tak wysoko, wiesz, no. Nie, 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 to jest zabawa. Aczkolwiek bywa niebezpieczną zabawą. No najbardziej spektakularna była pierwsza wyprawa łódzka, to znaczy pierwsza wyprawa w Hindukusz w 1963 roku. To była bardzo symptomatyczna, charakterystyczna, zarówno jeżeli chodzi o dobór uczestników, jak i przebieg. Założeniem wyprawy było to, że mieli w niej wziąć udział najlepsi, a dostępni w danej chwili alpiniści łódzcy. No to przede wszystkim to był Maciek Ryczyński i Jurek Michalski. To była ówczesna czołówka europejska po kapitalnych osiągnięciach w Alpach. Przed wyprawą został zorganizowany obóz zimowy w Tatrach Słowackich. Rozstawiliśmy namioty w Dolinie Kaczej. Znaleźliśmy się tam w takich warunkach, w jakich można powiedzieć, nie znalazłem się w żadnych wysokich górach. Wyprawa w góry wysokie jest zawsze pełna emocji, bo każdy ze wspinaczy ma ambicje sportowe, ma ambicje wejścia na szczyt, bo już nie wystarczy tak, jak było kiedyś, uczestnictwo w wyprawie, która osiągnęła wierzchołek. To się zmieniło i każdy z nas chciał osobiście być na szczycie. Pamiętam, jak weszłyśmy z Wandą na Gaszebrum pierwszy, ja byłam pierwsza na szczycie, połączyłam się z bazą i, no i mówię im, że jestem na szczycie. I słuchajcie, taki wybuch radości z tej bazy, że ja to pamiętam do dziś jako jedno z najprzyjemniejszych przeżyć w moim życiu.
pierwsze dwa wyjazdy to była czysta amatorka. No absolutnie tam nie było kompletnie żadnego zawodostwa, to było wszystko robione własnymi siłami. W związku z tym popełnialiśmy wszystkie możliwe błędy, jakie można było. Pakowaliśmy się w rzeczy, które były przemakalne. Odprawialiśmy się, jak to się teraz mówi, na żywca, czyli samemu, co było związane z tym, że nas trzepali strasznie celnicy, bo nie wiedzieliśmy, że wystarczy ich skorumpować, żeby przestali trzepać. Środki transportu, jakie używaliśmy, żeby dostać pod góry, były zupełnie takie publiczne, czyli jeżdżenie z kozami, jeżdżenie na dachu jakiejś węglarki, to była jakby norma. Więc to wszystko było bardzo takie proste, ale miało nieprawdopodobny urok. Późniejsze wyprawy, gdzie wszystko było organizowane przez agencję, ja wsiadałem do wynajętego autobusu, wysiadałem z niego, tragarze brali mi wyprawy, no to w porównaniu z tą egzotyką, która była na początku, no to nuda śmiertelna. Natomiast tam każdy dzień był od nowa pisany, nie wiadomo było, co będzie następnego dnia, co się będzie działo. W sumie to było super ciekawe. Na wyprawach kobiecych nie rozmawiałyśmy o chłopakach, a rozmawiałyśmy o swoich dzieciach. I brały w tym udział również dziewczyny, które nie miały dzieci. W różnych innych górach miałam zawsze zdjęcie swojego syna. I pamiętam też Wandę, która kiedyś do mnie mówi: Ewa, wyciągnij zdjęcie Rysia, to go pooglądamy. Moi rodzice bardzo się o mnie bali, a już jak urodziło się dziecko, szczególnie. To był bardzo duży problem natury moralnej dla mnie. To był mój okres bardzo intensywnej działalności w Górach Wysokich. I ja wyjeżdżałam na wyprawy, które trwały po kilka miesięcy. Wtedy synem się zajmował mój mąż, moja mama. I ja pamiętam, że ja wracałam z tych wypraw jak zbrodniarka. Jeden z moich przyjaciół wspinających się powiedział: słuchaj, matka niespełniona nie jest dobrą matką. Jeżeli dla ciebie jest ważna obecność w górach, to powinnaś jeździć i powinnaś być i później będziesz bardzo dobrą matką. I ja to, że tak powiem, oczywiście przechwyciłam. Kiedyś miałem taką, myślałem, że miałem żal taki, że jednak w moim klubie to wspinanie dużych gór, czy w ogóle bycie w dużych górach, bo to niekoniecznie jest związane ze wspinaniem, w dużych górach się skończyło. Jednak teraz stwierdzam, że to się dobrze się stało, że tak się stało, dlatego że klub otworzył się na coś innego i odkrył takie pola, który też się znakomicie znalazł i zorganizował. I w moim odczuciu spowodowało, że staliśmy się takim środowiskiem, które się samo napędza. Obawiam się, że gdybyśmy się skoncentrowali wyłącznie na działalności w Dużych Górach, jako klub i jako środowisko, byśmy powoli zanikali albo zamierali. A dzięki temu, że jednak się koncentrujemy na wspinaniu skalnym, sportowym, skałkowym, to klub będzie przez lata jeszcze funkcjonował, a dla mnie, dla człowieka, który ten klub zakładał, jest to szalenie ważne. Właśnie zadałem sobie takie pytania. Co w latach 50. było w Tatrach dostępne dla mojego pokolenia, a obecne pokolenia tego już nie mogą widzieć? No i przykładowo. Orla Perć od Zawratu do Krzyżnego, gdy idąc tam z żoną, spotkaliśmy jednego, w nawiasie sik, z wykrzyknikiem, turystę. Wyobrażacie sobie takie Tatry? Dalej. Zobaczyć. Wielka łąka, tak gęsto pokryta szarotkami, że nie można było ich nie deptać. Trzecie. Zakopane z kilkoma straganami u podnóża Kupałówek. Wysoko w górach, zawsze na Zawracie albo nad Czarnym Stawem,
Były góralki z poziomkami, jagodami, śmietaną i ze zsiadłym mlekiem. Jest coś takiego, czy nie?